Andrzej Gołota jest uznawany za najlepszego polskiego boksera wagi ciężkiej w historii. Amerykanie natomiast znają go jako faulującego Polaka. Można powiedzieć, że wygrał w życiu wszystko poza najważniejszymi walkami. 4 razy walczył o Mistrzostwo Świata, jednak 3 razy przegrał, a 1 walka zakończyła się remisem. Kariera Gołoty zaczęła się przez przypadek, a wielu uważa, że udało mu się dostać na szczyt tylko dzięki gangsterce. Obejrzyjcie nasz film, a dowiecie się więcej. Andrzej Jan Gołota urodził się 1968 roku w Warszawie. Swoją przygodę z boksem rozpoczął w wieku 13 lat w barwach Legii Warszawa. Co ciekawe, chciał być piłkarzem, ale pewnego razu, gdy wracał ze szkoły, pobił go o 4 lata starszy chłopak. Andrzej nie mógł tego tak zostawić i dlatego zapisał się na treningi bokserskie. Już po 2 tygodniach spotkał ponownie swojego oprawcę i w wyniku bójki złamał mu nos. Czy można więc powiedzieć, że rozpoczęcie kariery zawdzięcza chuliganowi? Podczas swojej kariery amatorskiej Gołota zdobył 4 tytuły Mistrza Polski w wadze ciężkiej. Pierwszym międzynarodowym osiągnięciem Andrzeja było natomiast zdobycie srebra na Mistrzostwach Świata Juniorów. Później udało mu się wywalczyć Mistrzostwo Europy Juniorów, a w 1988 roku odniósł największy sukces w swojej karierze amatorskiej, zdobywając brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich. Jednak jeszcze w tym samym roku pobił się z 5 bramkarzami w warszawskim klubie studenckim Park. Zarówno bokser, jak i ochroniarze trafili na pogotowie. Ekspert boksu i komentator Janusz Pindera powiedział, że po tym incydencie Andrzej wyglądał, jakby przejechał po nim czołg, ale jego organizm ma tak niezwykłe możliwości regeneracyjne, że szybko doszedł do sprawności. W 1989 roku Gołota wywalczył jeszcze brąz na Mistrzostwach Europy w Atenach. Interesujące jest to, co mówią trenerzy pięściarza z wczesnych etapów jego kariery. Podobno Andrzej stresował się tak bardzo swoimi pojedynkami, że potrafił nie spać przez całą noc, chociaż to on był mistrzem Polski i to jego przeciwnicy powinni się obawiać. Mimo silnego stresu w ringu szło mu bardzo dobrze. Często zdarzało mu się nokautować przeciwników już w pierwszej rundzie. Ale znów wraz z sukcesami w karierze odzywała się mroczna strona prywatna. W 1989 roku Andrzej Gołota pobił milicjanta i został oskarżony o gwałt na młodej gdańszczance. Jednak niczego mu nie udowodniono. Z zeznań świadka koronnego o pseudonimie Masa możemy dowiedzieć się, że jednym z kolegów legendarnego boksera był Pershing, czyli przywódca mafii pruszkowskiej. Gołota sam przyznał w wywiadzie, że niektóre rzeczy zrobił w życiu źle i że niepotrzebnie wierzył nieodpowiednim ludziom. Masa twierdził też, że Andrzej ustawił walkę z Michaelem Grantem, ale został pozwany za te słowa i przegrał sprawę w sądzie, w związku z czym musiał zapłacić 10 tysięcy złotych odszkodowania oraz przeprosić polskiego pięściarza. Jednak to nie był koniec problemów z prawem Gołoty. W 1990 roku został oskarżony o rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia i wystawiono za nim list gończy, dlatego sportowiec postanowił wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Tam rozpoczął swoją karierę w boksie zawodowym. W 1996 roku podczas walki z Riddickiem Bowie został zdyskwalifikowany za ciosy poniżej pasa i zyskał opinię nieuczciwego boksera. Rok później powrócił do Polski i został skazany za wcześniejsze pobicie na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. W 1999 roku pięściarz miał wypadek samochodowy. Prowadzony przez niego samochód wpadł w poślizg i uderzył w ciężarówkę. W wyniku zdarzenia zginął przyjaciel Andrzeja, a bokser uszkodził sobie lewą rękę, przez co zadawane nią ciosy już nigdy nie wyglądały tak jak wcześniej. Mimo to Andrzej kontynuował karierę i co ciekawe wciąż dostawał szansy na pojedynki z najlepszymi. W 2000 roku Gołota zmierzył się z Mike'em Tysonem. Był liczony w pierwszej rundzie, a po drugiej odmówił kontynuowania pojedynku, co wywołało wiele kontrowersji. Później uznano walkę za nieodbytą, ponieważ w organizmie Amerykanina wykryto niedozwolone substancje. Tyson przyznał się, że palił sobie przed pojedynkiem i walczył na haju. Andrzej podczas swojej kariery 4 razy walczył o tytuł Mistrza Świata. Jednak 3 razy przegrał, a 1 walka zakończyła się remisem i nadal rozrabiał w życiu prywatnym. W 2002 roku Gołota ponownie wdał się w bijatykę, tym razem w hotelu w Sopocie. Rok później został zatrzymany, ale wyszedł po zapłaceniu 30 tysięcy kaucji. Jakiś czas później prokuratura odstąpiła od prowadzenia z urzędu sprawy o pobicie, a poszkodowany zrezygnował z wniesienia oskarżenia prywatnego, w związku z czym sprawę ostatecznie umorzono. Andrzej Gołota swoją pożegnalną walkę stoczył z Danielem Nicholsonem w 2014 roku w Częstochowie. Obecnie ma 51 lat, jego kłopoty z prawem już się uspokoiły i postanowił skupić się na rodzinie. Prywatnie jest mężem Marioli, która jest prawniczką i licencjonowanym sędzią boksu. Mają razem 2 dzieci, Aleksandrę oraz Andrzeja.
Małżeństwo niedawno wzięło udział w programie Agent Gwiazdy, w którym wielokrotnie chwalili się udanym życiem rodzinnym. Gołota przyznał, że jego syn próbował swoich sił w boksie i w koszykówce, jednak ostatecznie porzucił treningi sportowe, aby skupić się na studiach i biznesie. A wy co myślicie o karierze Andrzeja Gołoty i o jego konfliktach z prawem? Koniecznie dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, aby zobaczyć więcej ciekawych filmów, takie jak te, które właśnie wyświetlają się na waszym ekranie.